Dzień dobry, dzisiaj poznajemy aplikację Mu Selfie. Jest to wyjątkowa aplikacja, ponieważ aplikacja jest stworzona przez Muzeum Narodowe w Warszawie i umożliwia nam ona remiksowanie obrazów z Muzeum Narodowego z własnymi twarzami. Żeby w ogóle działać w tej aplikacji musimy ją ściągnąć ze sklepu Play. Aplikacja wygląda tak jak tutaj widzicie. Żeby wejść klikamy w nią po prostu... I pierwsze, co nam się pokazuje, zobaczcie to, zobaczycie takie cztery kroki, które należy podjąć w tej aplikacji, aby stworzyć taki remix. Pierwszy krok to jest: wybierz obraz, drugi to wybierz zdjęcie, swoje zdjęcie. Dlatego warto wcześniej zrobić sobie zdjęcie, które będzie takie, wiecie, dostosowane do postaci na obrazach, które chcemy wykorzystać. Później łączymy ze sobą, a później ładujemy i możemy udostępniać dalej. Ja zaraz krok po kroku pokażę Wam, jak tworzy się taki remix. Naciskamy start. No, i zobaczcie, jesteśmy w galerii, gdzie mamy dużo różnych obrazów udostępnionych przez Muzeum Narodowe. Oczywiście, możemy też dobrać inne zdjęcia. W tym celu musimy nacisnąć na plusik. Widzicie, że mi się tu ładuje, i jeżeli będziecie mieć podłączony internet, to pokażą wam się nowe obrazy i można je po prostu dodawać do naszej kolekcji. Ponieważ ja mam wyłączony internet, aby nie mieć innych powiadomień, to mi się to teraz nie pojawi. Natomiast jak mamy włączony internet, to tak to działa. E, pokazuje się taka galeria, jak tutaj i możemy klikając zdjęciem, e, dodać go po prostu do naszych teł. E, słuchajcie, zobaczcie, mamy tu różne postaci, żeńskie, męskie, są też oczywiście dzieci. Dlatego warto pomyśleć, najpierw popatrzeć, jakie tu mamy postaci. Jak robimy sobie zdjęcie, to żeby to zdjęcie zrobić właśnie mniej więcej z takim wyrazem twarzy, czyli. Patrzeć w bok na przykład, mieć głowę trochę opuszczoną, mieć jakiś grymas na twarzy. Możecie również sobie zrobić zdjęcia rodzinne, zaprosić też rodziców do tego, może oni będą chcieli tutaj zremiksować swoją twarz z tymi zdjęciami. Myślę, że z tego może powstać coś fajnego. Gdy już mamy wybrane tło, poczekajcie, ja sobie wybiorę tło. O, tutaj tej, tej babci babuleńki z pomarańczką, to tej. Ale w sumie to mogłabym wybrać sobie też o tej tutaj tej czarnej sobie wybiorę. O, Tej czarnej sobie wybiorę idę dalej. Patrzycie, czytacie sobie portret młodej kobiety z różą w ręku. Widzicie, że to jest portret namalowany przez Bilińską Bogdanowiczową. I w 1892, więc tutaj już dowiadujecie się pewnych informacji o tym obrazie. W tym momencie możecie strzałką do góry to przesunąć do góry i klikacie ten przycisk Wybierz zdjęcie. I wybieracie sobie wcześniej zrobione zdjęcie. Słuchajcie, jak widzicie, ja już tutaj mam porobione, porobione swoje zdjęcia. Specjalnie zrobiłam sobie takie zdjęcie w maseczce. O, zobaczcie, musimy tutaj. Tam nie było widać włosów, więc też nie chcę, żeby były widać moje włosy. Zrobiłam sobie taką moją, opowiedzmy, twarz. Wybrałam sobie tą przestrzeń i klikam dalej. Zobaczcie, wyszła mi za duża głowa, więc ja palcami, wy tego nie widzicie, ale ja wam mówię: ja palcami mogę, zobaczcie, palcem przesuwam, mogę normalnie zmniejszać tą twarz. O, zobaczcie, przesuwać. I teraz tutaj cały widz polega na tym, żeby ją tak dopasować, żeby to wyglądało, jakby to rzeczywiście była moja twarz tutaj. I to jest takie najtrudniejsze. Im większe palce mamy, tym gorzej to przyjdzie. Ja muszę trochę poszerzyć. O. o, i myślę, że tak dodam. Uszy fajnie widać, to widać. Jak już jestem pewna, że to dobrze wygląda, naciskam dalej. No i zobaczcie, super, to moja twarz się wtopiła w całą postać, i teraz do czego mam te przyciski? Ta, ta, ten żółty przycisk to znaczy, że chcemy zacząć od nowa, czyli zrobić nowy remix. Ten przycisk taki udostępniania, zobaczcie, jak kliknę, to mogę go udostępnić na portalach społecznościowych, czy też wysłać do kogoś mailem. A ten pierwszy zielony przycisk z taką strzałką w dół oznacza, że po prostu załadujemy ten obrazek do nas, do naszej galerii. I on się już pojawia w naszej galerii. I tak naprawdę to wszystko to cała filozofia. Tworzenia w tej aplikacji remiksu. Zachęcam do działania, do odkrywania obrazów właśnie w ten sposób i do remiksowania obrazów z Muzeum Narodowego.